Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak pokazuje nazwa naszej organizacji, my zajmujemy się liderami. My nie zajmujemy się innowacjami. Zajmujemy się liderami. Liderami w sfery publicznej, liderami często politycznymi, liderami lokalnymi, liderami młodzieżowymi. Bardzo szerokie spektrum. Nie zajmujemy się liderami biznesu, bo od tego są różne agendy zaawansowane i posiadające na to grube środki. My zajmujemy się liderami sfery publicznej. I naszym odkryciem było to, że innowacje, to był wynik dużego badania ewaluacyjnego, że innowacje wśród liderów lokalnych to jest jakaś potrzeba, mniej lub bardziej taka uświadomiona, natomiast my to zobaczyliśmy, że liderzy lokalni są osobami, które chętnie różne wzorce kopiują, chętnie przyjmują to, co zostało, nie wiem, gdzieś wymyślone, czy w centrum, czy gdzieś dalej. Natomiast taki proces polegający na tym, żeby samemu zastanowić się nad jakąś innowacją, która byłaby tą rzeczą bardzo pasującą lokalnie, to jest problem, który... jeszcze minutkę, ale tam była taka prezentacja w PowerPoincie druga, to od niej zaczniemy, dobrze? O, właśnie, super. Tak, my jesteśmy podzielone nie tak symultanicznie jak przed chwilą panie, tylko jesteśmy podzielone na dwie części. User experience właśnie, w służbie projektów non-profit. Ja tutaj jestem, nie żeby opowiadać o samym design thinking. Design thinking się pojawiało w naszym projekcie, ale jako jedno z narzędzi, nie jako główna jego filozofia. Bardziej bym powiedziała, że takim odkryciem dla nas w pracy z liderami było właśnie, co może się wydawać dziwne, zastosowanie czy w ogóle wypromowanie podejścia user experience. Nie wiem, czy państwo kojarzą. Jest taki profil na Facebooku mówiący o pewnej pani domu. Tutaj jest przekleństwo, ja go nie użyję. I ta pani domu jest bardzo kreatywna w swoich różnych poczynaniach. Ona potrafi, wie jak tam... zamknąć piekarnik, który się nie domyka. Są takie spektakularne zdjęcia, polecam. Jak państwo wpiszą pani domu, to to przekleństwo samo wyskoczy. Jest też profil, który mówi o koordynatorze. To samo słowo jest użyte. O koordynatorze projektu, o jego doli. I mniej więcej podobny rysunek się tam pojawia. To jest koordynator projektu, działacz organizacji non-profit przy swojej codziennej pracy. Myśli sobie, dobra, mam już opis działań, grupę docelową, harmonogram, budżet. Jeszcze tylko problem. I rzeczywiście jest tak, to jest zwykle sytuacja, przeskrawiona sytuacja pisania wniosku grantowego, kiedy ten problem zostaje na końcu. Dopisuje się go, nagina się go i potem, co pewnie łatwo sobie wyobrazić, efekty tego bywają różne. O, i teraz jest moment, żebym ja powiedziała o mojej organizacji. My jesteśmy organizacją, która od 25 lat właśnie wspiera liderów politycznych i społecznych na bardzo różne sposoby, też przez wsparcie takie indywidualne, coachingowe, też przez warsztaty i szkolenia. I mamy jeden taki program, który jest trochę młodszy, ale równie już dobliwy, ma ponad 10 lat. Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. On się koncentruje na liderach właśnie lokalnych. W małych ośrodkach to są często organizacje pozarządowe, ale to są też instytucje, domy kultury, biblioteki, to są też samorządy, też samorządowcy i nawet wójtowie, burmistrzowie. To są też osoby, które biorą udział u nas w programie rozwojowym, czyli są poddani coachingowi, biorą udział w warsztatach, w całej grupie. I w tej grupie właśnie odkryliśmy, że innowacje są jakimś wyzwaniem. Powołaliśmy taki program, który nazywał się Laboratorium Innowacji Lokalnych. On był wsparty przez SAP Poland i przez PWC, gdzie zaproponowaliśmy, może przez chwilę nie myślcie o projektach, odłóżcie je na moment, powiedzcie nam, jakie chcielibyście zrobić usługi i produkty u was, lokalnie, w waszych organizacjach? Czy macie takie pomysły? Czyli z bardzo szerokiej wizji zmiany świata zawężamy to do jednego prostego produktu albo do jednej prostej usługi. To czasem jest część tylko tego projektu, bo projekt jest w ogóle na animacje, działania kulturalne w całej, nie wiem, w całej gminie, w całej miejscowości. Dobra, a jaka będzie ta jedna usługa? No kino. Dobra, to zastanawiamy się nad tym kinem, jak ono ma wyglądać. I to kino
wrzucamy właśnie do tego procesu, ja mówię szeroko business experience, user experience, bo używaliśmy i design thinking, i business model Canva, więc jakby różne podejścia tutaj testowaliśmy. Nie byliśmy ortodoksami, nie wiem, czy to dobrze brzmi na tej konferencji, ale nie byliśmy ortodoksami jednego podejścia. No to był pierwsza już trudna rzecz, czyli zdecyduj się na jakąś usługę albo na produkt, co też tym haczykiem miało być, że to potencjalnie może cię prowadzić do jakiejś komercjalizacji w takim dobrym znaczeniu, to znaczy uzyskiwania pieniędzy też za te usługi i produkty. No i pierwszy ból. Pierwszy ból, że to nie chodzi tylko o twój ból, liderze. Dlatego, że często w tych projektach przychodzą ludzie, których motywacja jest tą motywacją tego, że to mnie coś uwiera. To ja się na coś nie godzę, mnie nie pasuje, że to tak wygląda. Ja bym chciał innej jakiejś tutaj rzeczywistości. No i to jest przykład Agaty, którą denerwowało to, że wyprawiając swoją córkę do pierwszej klasy, ma do dyspozycji tylko zeszyty w 3 linie, 16-kartkowe, tylko z Hello Kitty, z Zygzakiem McQueenem, psiaczkami, chyba Ninjago jeszcze miała do wyboru, a może nie, bo może to było jeszcze 2 lata temu, to jeszcze Ninjago nie było. No i mówi tak, ja jako matka nie mogę kupić ładnego zeszytu, denerwuje mnie to, chciałabym i mam taki pomysł, jestem, akurat tak się składa, dyrektorką Domu Kultury na Śląsku i mamy muzeum z pięknymi tkaninami tutaj z powiatu pszczyńskiego, piękne wzory. Jakby tak zrobić okładki tych zeszytów, wydrukować właśnie z tym designem tych wzorów i jakby moim marzeniem, mówiła Agata, jest to, żeby te pierwszaki wybierały takie zeszyty. No ale to był jej ból jako matki. Pierwsze pytania, teraz powiem, ten projekt się nazywa Suszec Muster, bo się już trochę rozrósł. Pierwsze pytania, które zostały jej zadane w tym procesie, to jest tak, no tak, ale właściwie czy to oprócz ciebie kogoś obchodzi, że te zeszyty są z Hello Kitty? A co z tymi dziećmi, którym się to podoba, które tego chcą i które namawiają rodziców? No i podstawowe pytanie, a ilu jest pierwszoklasistów w gminie Suszec? Gmina Suszec pod Pszczyną. 300 dzieci rocznie, tak? To ile tych zeszytów musisz wydrukować, żeby to się... Znaczy, co będziesz miała, tak? Że wydrukujesz te zeszyty? Co to jest za skala w ogóle? No Agata, trudno to, przyjęła, bo to było jej marzenie. Wyprawka Suszczaka to się miało nazywać. No i wtedy w takim procesie, tutaj nam bardzo pomógł Przemek Saniszewski z agencji Walk PR z Warszawy, nad wymyśleniem projektu Suszec Muster. Muster to jest po śląsku wzór, nie wiem, ktoś jest ze Śląska tutaj, to może wie. I to jest rozszerzenie, tak? Skalowanie, tak? Cała linia przedmiotów użytkowych inspirowanych śląskim wzornictwem. Pokazanie, że nie ma sensu myśleć o jednym przedmiocie, o jednym zeszycie, o jednym pierwszaku. I być może to nie chodzi o ten ból spowodowany tylko tym, że te zeszyty są brzydkie. Może to chodzi o ból, że ta tradycja śląska w jakiś sposób już jest pochowana w tych kufrach, bo ja tam byłam i widziałam, że rzeczywiście te tkaniny są w kufrach, nie są na widoku. Więc może to inaczej jakoś trzeba Agata zaczęła pracować tak nad szerszą linią. No i druga rzecz, drugi taki ból, to jest nie chodzi tylko o potrzeby tych, dla których działasz. To jest drugie wyzwanie dla liderów społecznych. Oni działają często na rzecz jakichś grup, dzieci, młodzieży. Tu zaraz podam przykład z osobami niepełnosprawnymi, dla których chcą jak najlepszych warunków. I dziewczyna, która była u nas w projekcie, założyła teatr, w którym występują osoby niepełnosprawne. Głównie z zespołem Downa i z autyzmem. I znowu, jej perspektywa, znaczy ona akurat była już osobą taką świadomą tego od początku, no ale powiedzmy, że jej pierwszą tą perspektywą to były szansa rozwoju dla tych osób, możliwość grania, możliwość ekspresji, to w ogóle wykiełkowało z arteterapii ze szkoły, no ale pojawiły się inny aspekt, to znaczy pojawił się też ten aspekt widza, który chodzi o to, żeby on nie przyszedł na ten spektakl, bo tak wypada, albo z litości, że on przyszedł na ten spektakl, ponieważ niesie on wysoką wartość artystyczną. I tak od początku, znaczy tak żeśmy z Justyną pracowali i ona jakby
dosyć szybko to załapała. I zaczęła sobie zadawać pytania, dla kogo jest ta sztuka? Co widz przeżyje dzięki temu przedstawieniu? No efekt jest taki, że w tym roku Justyna i no, przede wszystkim Teatr 21 będzie realizował przedstawienie z Teatrem Nowym Krzysztofa Warlikowskiego, czyli obok aktorów tych, których pewnie nie znacie, będzie z nimi grała najprawdopodobniej na scenie Magdalena Cielecka czy Maja Ostaszewska. Znaczy, zostało to uznane też przez całe to środowisko teatralne za bardzo ważny głos artystyczny, a nie za formę terapii dla osób z niepełnosprawnością. Notabene bardzo, dla nich ekstremalnie istotnym momentem było w momencie, w którym osoby niepełnosprawne zaczęły zarabiać, zaczęły dostawać normalną garzę jako aktorzy. No i taka trzecia myśl, że cokolwiek robisz, myśl o tym w grupie. To nie jest jakby, nie jest w żaden sposób innowacyjne, jeśli ja to w ten sposób mówię, ale to już nam mówią nasi uczestnicy, dlatego że w tej chwili nasz program ma już ponad 500 absolwentów, ale jak operuję liczbami, to może nie być takie efektowne, dlatego że mnóstwo projektów ma 500 i więcej absolwentów. Natomiast w zeszły weekend odbyło się spotkanie, 140 osób z tej sieci było na tym spotkaniu, co roku mamy takie spotkanie. To są ludzie, którzy chętnie przyjeżdżają i którzy zawsze deklarują, że ta sieć jest dla nich ekstremalnie ważna. Oni robią, przywieźli na przykład wystawę, która pokazała dziesiątkę z nich, oni razem tą wystawę sobie zrobili, razem siebie nawzajem pokazali. Sieciują się branżowo, sieciują się na bardzo dużo różnych sposobów i mówią, że to właśnie ta sieć daje im siłę. Dlatego my teraz czujemy, że jakby rolą naszej organizacji naprawdę jest nie uczyć. Ludzie się są w stanie już wiele nauczyć sami. My im dajemy przestrzeń do spotkania i relacje, które rzeczywiście potem ich ciągną dalej. Także to jest moja część, a teraz zapraszam Anię i drugą prezentację też w takim razie włączymy, dobrze? Ja też wprowadzę, bo powiedziałam o dwóch przykładach, a Ania jest trzecim przykładem, któremu chcieliśmy poświęcić najwięcej tutaj czasu, też z tego projektu i Ania powie, co z tego projektu wyniknęło dla Żywca. Także ten projekt, znaczy mówienie o Żywcu w kontekście projektu, to raczej nasuwa nam takie skojarzenia, o których nie będę mówić, czyli bardziej o produkcie, który jest opakowany w butelkę i to nie będzie o tym produkcie. My chcemy, żeby Żywiec kojarzył się z pasją i to o tym będę dzisiaj mówić, bo tak sobie wymyśliliśmy, a później, czy może wymyśliliśmy, to już kwestia nazewnictwa, ale to wszystko gdzieś tam rodziło się w bólach, w procesie i też weryfikacją było właśnie ten proces i poznanie design thinking tutaj w kontekście szkoły liderów i tam to wszystko zweryfikowaliśmy i rzeczywiście to był też taki po części bolesny proces, ale się pozytywnie zakończył. Dobrze, Żywiec z pasją to właśnie ten produkt. Pochodzi oczywiście z Żywca, także Państwa zabiorę w taką podróż troszeczkę około 600 km stąd na południe Polski, tuż przy granicy ze Słowacją. Tam działamy. Tak, nazwałam ten slajd od pasji do pasji, bo organizacja to taki specyficzny twór, który może mieć okresy trudne, bardzo trudne bądź mniej trudne, ale zawsze gdzieś tam kojarzące się z dużą satysfakcją i ze spełnianiem marzeń swoich, innych i tak dalej. Ale to taki twór, dziwność tego tworu polega na tym, że potrafi przetrwać jakiś czas, nawet jeżeli nie ma finansowania. A potrafi to przetrwać dlatego, że składa się z ludzi, którzy mają pasję i ludzi, którzy chcą poświęcać czas do tego, żeby tą i wierzą w misję tej fundacji i chcą realizować działania, których się podjęli. I u nas tak było. Ta fundacja to się nazywa Żywiecka Fundacja Rozwoju i z całą odpowiedzialnością twierdzę, że to są ludzie, których motorem napędowym jest pasja i wiara w to, co robią. I tutaj właśnie na Żywiecczyźnie sobie działamy.
Ale jak mówiła tutaj Ola o tym, że to nie ból lidera jest tym problemem, który gdzieś tam ma być rozwiązywany, to u nas w przypadku tego produktu, tym początkiem, tym procesem, który gdzieś tam się zaczął, to on dział się bardzo powoli, czyli podczas realizowania konkursów grantowych, między innymi działy lokalnie, przewijały się różne tam osoby, to nie było tak od razu, że to zauważyliśmy, przewijały się różne osoby, które w żaden sposób nie pasowały do jakby kontekstu konkursu grantowego, w którym mogą aplikować 3 osoby bądź cała grupa. One miały własne, indywidualne pomysły, to było bardzo ich. Jakby ubieranie tego w taką projekt grupy, no było taką troszeczkę nieprawdą. I te osoby się tak przewijały i to nas bardzo, bardzo jakby tak, no widzieliśmy to, że to są fajne osoby, one są w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi pasjami, tak gdzieś to tak uwierało, że jakby miasto się nimi nie chwali, bo to był na przykład człowiek, który od 7 lat po to tylko, żeby zrobić wspaniałą wystawę fotografii do opowiadań Brunona Schulza, wyjeżdża do Francji, żeby na to zarabiać, żeby realizować tą swoją pasję. Natomiast wystawa jest wspaniała i obecnie okrąża świat, prawda? I że Żywiecczyzna się tym nie chwali. To się tak zbierały, te osoby zbierały. No i oczywiście na nie nie było kasy, jak to zazwyczaj bywa, na to, żeby one po prostu zwyczajnie miały taką chwilę oddechu i przestrzeń na to, żeby się poświęcić tylko temu i dzięki temu jeszcze promować miasto. I to nas uwierało. A później była taka, dlatego tutaj zaznaczyłam ten slajd, bo to była taka, to kolejne ziarenko, które gdzieś tam spowodowało, że ten słoik z tymi takimi obserwacjami, które sobie tam rzucaliśmy, całkowicie wykipiał. Bo tutaj mamy zdjęcie szybownika, który jest wielokrotnym mistrzem świata, to jest Sebastian Kawa i on mieszka na Żywiecczyźnie. Omijając temat, że sam czasami wyjeżdżając na Mistrzostwa Świata zbiera na bilet crowdfundingowo, bo taka jest polska rzeczywistość, to jego bolało to, że mnóstwo osób, które się przewijają tam przez te lotniska szybownicze, zwyczajnie nie ma jakby możliwości rozwijania swojej pasji, bo jest to drogi sport, a mają potencjał, wiedzę, chęć i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby w tym kierunku się kształcić. I to była ta już ta szala, która przeważyła i wtedy się pojawiła ta myśl, trzeba stworzyć taki indywidualny program wsparcia dla osób, które rzeczywiście mogłyby mieć przestrzeń do rozwijania swojej pasji. Okay. I tutaj był taki moment olśnienia, jak to zrobić, jak to połączyć, żeby jednak sfinansowanie się pojawiło. Czyli bardzo nudna konferencja, która zaowocowała, bo nie zawsze nudna konferencja jest straconym czasem, która zaowocowała pomysłem. I na tej konferencji pojawiła się Gabrysia, która tutaj siedzi i Państwo będą mogli pod koniec pokazać Twoje zdjęcie, żeby Cię gdzieś tam ktoś odnalazł. I pojawiła się razem jeszcze z drugą tutaj Asią, które stwierdziły, że po prostu zwyczajnie fundacja ma teraz taki ten trudniejszy czas, czyli bez finansowania. Będzie przestrzeń gdzieś tam na to, żeby stworzyć jakiś taki mechanizm i u nich pojawiła ta myśl, dobra, musimy coś sprzedawać, ale nie możemy sprzedawać, bo jesteśmy organizacją pozarządową, więc niech ktoś sprzedaje za nas. Jak te dwie myśli się zderzyły, to tutaj pojawił się taki wyścig z czasem, bo okazało się, że w tym samym czasie jest jeszcze konkurs grantowy właśnie na produkt. To się zazwyczaj tak szczęśliwie zdarza. I szybko wysłaliśmy ten projekt, dostaliśmy dofinansowanie, a dofinansowanie oznaczało, że te plany możemy już wprowadzić całkowicie w rzeczywistość. I to był projekt V4. Który nam to pomógł udostępnić. I powstał taki produkt, bo wszystko zaczęło się od bułki. Oczywiście pierwsze były takie analizy rynku. Analizy rynku pokazały, że co możemy sprzedawać, czyli takie produkty, które są najczęściej kupowane. No i z analizy rynku nic odkrywczego nie wyszło. Okazało się, że to jest pieczywo i
jajka. Czyli pewnie jakby w średniowieczu byśmy przeprowadzili te badania, wyszłoby nam to samo. Ale stwierdziliśmy pieczywo, może bułka. Okazało się, że mamy zaprzyjaźnioną piekarnię, w dodatku tradycyjną, lokalną, jedyną w swoim rodzaju, więc gdzieś to też tam pokrywało się z naszą ideą promowania lokalności. Testowaliśmy, powstała bułka, powstała nazwa Bułka z Pasją, żeby to się wszystko zgrywało. Oznaczyliśmy wszystkie miejsca, w których można było ją kupować. Takie były nasze założenia, prawda? Promocja szerokim tutaj łukiem szła i działało to w ten sposób, że szło się po bułkę. Tam większość zysków z tej bułki były przekazywane na fundusz stypendialny. No i później jak stwierdziliśmy, jak uzbieramy na te stypendia, to będziemy je sobie rozdawać i w ogóle wszystko będzie się tak kręcić, to będzie takie super. No i tak miało działać. Mieszkańcy kupują, sprzedawca sprzedaje i między innymi się promuje i buduje swój wizerunek lokalnie. No a my możemy też gdzieś tam te pieniądze ulokować w takie osoby, które będą wizerunkiem Żywiecczyzny. Czyli tak mechanizm. I tak podczas tego całego wartościowania stwierdziliśmy, że to jest oczywiście ogromna wartość dla wszystkich uczestników, przedsiębiorcy, prawda? Tutaj mają Państwo Weronikę, która była tą pierwszą odważną osobą, która wyszła w tą współpracę, dosyć taką jedyną na lokalnym rynku. Zresztą w tamtym roku została uznana za dobroczyńcę roku, taką nagrodę otrzymała. I jakby z jej punktu widzenia to miał być ten produkt, który gdzieś tam zbuduje jej wizerunek i zwiąże tego klienta właśnie z tą piekarnią, bo jakby nie było na lokalnym rynku, takie małe, lokalne produkty przegrywają troszeczkę z sieciówkami i chcieliśmy, żeby mieszkańcy zauważyli ten potencjał, który jest właśnie w lokalnych przedsiębiorstwach. No oczywiście zyskiem też tego byli sami stypendyści, a fakt, że oni gdzieś tam promowali tą Żywiecczyznę swoimi działaniami, no to była też to wartość dla tych mieszkańców. Ale później pojawił się właśnie taka możliwość skorzystania z Laboratorium Innowacji. I pierwsze zderzenie z design thinking, bo jaki pojawił się problem? Problem pojawił się taki, że bułka jako produkt który mało kosztuje, to my tak czekaliśmy na to pierwsze wypłacenie tego stypendium, czekaliśmy i to tak kapało, ale tak myślimy, może za 20 lat wypłacimy pierwsze stypendium, prawda? Bo to jest jeden sklep, który miał punkty, miał kilka punktów, ale one się zmieniały cały czas. I był to taki, trochę niecierpliwiliśmy się, kiedy to nastąpi. I to design thinking i w ogóle ten lead pojawił się we właściwym momencie. I tam pierwsze mieliśmy to zderzenie właśnie z tym procesem, ale właściwie uświadomiliśmy sobie, że on tak naprawdę na tym etapie to nie bardzo, czy trochę się różni w szczegółach od tego, co robimy w fundacji, czyli od projektowania, tylko może inaczej nazywamy empatię, może diagnozą potrzeb, definicję też znamy, tworzenie, czyli harmonogram i wprowadzanie tego już w życie na etapie prototypu, testowanie i ewaluacja, czyli ta kwestia rezultatów. Czyli ja się tam pojawiłam na tym etapie, kiedy już ten produkt był jakby w procesie testowania i też na etapie, kiedy w zespole trochę ta energia do tworzenia tego produktu i wiara troszeczkę spadła, bo nie mogliśmy się doczekać jakby na efekty tego. I też sama osoba, która weszła w to, prawda, też chciała, żeby te efekty się tego pojawiły. Natomiast informacje zwrotne, które otrzymaliśmy w tym procesie, czyli skala tego produktu, zasięg jego, co mają z tego ci pracodawcy, którzy w to wchodzą i później wygranie konkursu, który pozwolił nam z ekspertami to przeanalizować, spowodował, że zaczęliśmy troszeczkę myśleć szerzej. Stwierdziliśmy, czemu nie wypłynąć na takie szerokie wody i w ogóle zrobić, jakby objąć tym cały tutaj ten region Żywiecczyzny.
I powstał właśnie produkt z pasją, czyli oferta dla wybranych w ogóle producentów, którzy są z Żywiecczyzny, są jak najbardziej lokalni. Nam to odpowiada, bo promujemy lokalność. I oni sobie typują produkt, który nazywają produktem z pasją i tym produktem chcą jakby wspierać te stypendia. Stypendia, które są bez znaczenia, jest to jaki wieku jest osoba, która o nie aplikuje i bez znaczenia jest to, jaką ma pasję. Ważne jest, żeby miała te zainteresowania na tyle sprecyzowane i na tyle chciałaby poświęcić konkretną przestrzeń w swoim życiu, żeby wypracować coś właśnie, co będzie mogła pokazać mieszkańcom. Teraz jesteśmy, to już jest może już w przestrzeni tych ostatnich dwóch tygodni, to już jest taki mniej aktualny slajd, bo jesteśmy po rozdaniu pierwszych czterech stypendiów. Tutaj Państwo widzą Agnieszkę i Michała, to jest nasza filia stypendystów we Wrocławiu. Michał jest pasjonatem mechatroniki i różne prototypy nam demonstrował na spotkaniu, a Agnieszka ma konkretny pomysł na to, jak filmy wykorzystywać w edukacji na rzecz tolerancji. Jesteśmy też w miejscu, kiedy tych produktów obecnie takich oficjalnych jest liczba 4, natomiast już 2 kolejne są w procesie. Mamy pizzę z pasją, na którą zapraszamy do Żywca. To jest najlepsza pizzeria w ogóle w Żywcu. Jest śniadanie z pasją, które zaproponował nam jako zestaw sklep Ecoidea i to już jest ten moment, kiedy już sami pracodawcy się zgłaszają, co jest też miłe. Czyli przedsiębiorcy, przepraszam, jest kawa z pasją w Czekodeko. To jest taka kawa, łączenie kawy z czekoladą na gorąco. O, i jest takie mało góralskie danie o nazwie tajin z pasją. Już poza Żywcem, bo już w Rajczy. I ciąg dalszy następuje, to znaczy już są kolejne 2 produkty w drodze i cały czas zysk z tych produktów zasila ten fundusz stypendialny. Ale to by się nie udało, gdyby właśnie nie ten zespół. Bo chcę o tym powiedzieć dlatego, że ten zespół pracował w przestrzeni, kiedy nie było na to naprawdę środków i to wszystko też gdzieś tam zaczęło się od pasji właśnie do tego, by to przekazać dalej. Asia, która... i ważne tutaj jeszcze w procesie właśnie tym udziale w Lilu, to było bardzo ważne, że trochę zweryfikowaliśmy sobie, na czym mają te stypendia polegać. I konkretnie mi to uświadomiła jeszcze rozmowa z panią z Towarzystwa EU, że one muszą być troszeczkę inne, jeżeli chcemy, żeby one działały. Asia jest doradcą zawodowym, jest jednocześnie opiekunem tych stypendystów i to jest niezwykłe w tym programie, który próbuje te ich pasje powiązać z życiem zawodowym, żeby to gdzieś tam się przekształciło na ich życie zawodowe. Gabi, która spała na tej konferencji, a później projektowała, jak to ma być rozwiązać razem z Asią. To już mi Państwo widzą. Aga, która opiekuje się social media całkowicie wolontarystycznie i promuje nam ten produkt. Jest Paulina, która już wiemy, że będzie się zajmowała osobami, które skończyły jakby ten program stypendium z pasją i będzie jakby animować ich pod jakby dalszy ich rozwój. Marysia, która zajmuje się najprzyjemniejszą częścią dla stypendystów, czyli wysyła im po prostu te pieniążki na konto. To jest 380 zł miesięcznie. Monika, która całą tą administracyjną pracę tutaj się nią zajmuje. I tyle. I mogą Państwo nas znaleźć na Żywiec z pasją na stronie Żywiecka Fundacja, czyli zyfyry.beskidy.org.pl. Polubić na Facebooku oczywiście, do tego zapraszamy. I śledzić też losy stypendystów. W tym roku dojdzie kolejnych 6 stypendystów. Także mamy nadzieję, że to ten Żywiec z pasją będzie kwitnął i nie będzie się kojarzył tylko z innymi produktami, ale że dorównamy też innym markom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.